Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Mirror's Edge Catalyst i zmierzamy do misji głównej, którą się zwie... Bilety proszę. Odwołam się do systemu transportu publicznego w mieście Szkła. Tak, tam zmierzamy. Wow. Okej. A, matko, znowu ten koleś. Nie, nie mam zamiaru ci pomagać. Jestem wredna. Kurczę, znowu te problemy z dźwiękiem. Próbowałam je jakoś naprawić, ale niestety, jak widać, niewiele to dało. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Przepraszam was za to, ale nic na to nie poradzę. Dobra. Wirus odbicia będzie wkrótce gotowy. Aby go wgrać, musisz udać się do podniebnego miasta. Na szczycie uszkodzonej Deschard znajdziesz główne centrum odbicia. Ktoś musi cię podwieźć na miejsce. Plastik mówi, że musisz uzyskać dostęp do kontrolerów transportu. Dzięki temu będzie mogła wysłać pociąg z tobą na pokładzie przez blokadę ewakuacyjną. Okej. Okej. Oczywiście. W sensie... Okej. Okay. To chyba nie miało tak wyglądać. Ale to nic. Spadaliśmy już tysiące razy, więc... To żadna nowość. Nie wiem za bardzo, jak mam tam wejść, bo to tak... Znaczy... Tam są jakieś kładki, ale... No ale... Okej. Czy ja coś... X, aha! Okej. I co w związku z tym? Nie, chyba w tą stronę. Okej. Okay. Aha, to też trzeba ściągnąć. Okej, okay, dobra, kapuję. No, czekaj, Fate, bo to jest taka nierówna, dziwna dziwna powierzchnia jest, no. Goddammit. Okej. I teraz mam się tego chwycić? Nie! To jest upierdliwe. W momencie, kiedy za długo przytrzymam L1, to ona po prostu skacze z tego drążka, zamiast się na nim zatrzymać. Do tego powinien być osobny przycisk. To jest frustrujące. No oczywiście, że muszę zaczynać od nowa. Dobra, dobra. Nie! Gro! Dlaczego mi to robisz? Przecież tak się staram. Tak bardzo się staram. Nie, 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 stój, stój. Oh my gosh. Dobra. Okej, uff. Uff, okej, dobra, udało się. I'm there, connecting you. Here we go. Go to the next one. Mam nadzieję, że to nie jest na czas czy coś, tylko kwestia tego, że mnie zaczną gonić po prostu.
Nie, to jest na czas. God damn you. No, naprawdę. Nie. Coś mi dzisiaj nie idzie w ogóle. Przed chwilą nagrywałam poprzedni odcinek i szło mi super. Dlaczego teraz się popsuło? Co takiego zrobiłam? Ciekawe, od którego momentu będę zaczynać. Mam nadzieję, że nie od początku. Ja doceniam plastik, tylko kurde, mogłabyś wymyślić jakieś mniej skomplikowane trasy? Czy coś? I nie na czas? Czy coś? Zdecydowanie nie lubię misji na czas. Ciekawe, czy to jest daleko. Bardzo jeszcze. To znaczy, którędy teraz? No. Ja kocham tego ducha po prostu. Bardzo wiem zawsze, gdzie biec. Tędy. Ha, to tam. No, stój. O matko. Dobra, od tego trzeba zacząć. No, super. I teraz będę musiała całą trasę jeszcze raz. Niech zgadnę. Nie lubię takiej rzeczy. To jest trudne już, że tak powiem, samo w sobie. A jeszcze dodając do tego kwestię czasu, który się kurczy okropnie, no to no świetnie. Zakłócaj, zakłócaj, zakłócaj. No ale przynajmniej trasę już znam. Zawsze to jakiś plus. No, ale z drugiej strony tam wspiąć się będzie problem. Coś czuję. I niech zgadnę, będzie pewnie więcej tego, nie? No dziwne. Ja poprzednio nie spotkałam ich. O! Super! I znowu cała trasa jeszcze raz. Spędzimy tutaj masę czasu. Mam nadzieję, że zdajecie sobie z tego sprawę. Jakoś poprzednim razem tego Kruger Sectum nie było. Nie wiem, jak to się stało. No, ale fate! God damn you! Ja bym chciała, żebyś dotarła tam w całości i żebyś przełączyła ten głupi przełącznik, żebyśmy mogli ruszyć dalej z tą dziwną fabułą.
naprawdę nie chce mi się walczyć z tymi gośćmi. Czy ja mogę... O, super. Tak, tylko że to działa tylko na jakiś czas. Ale muszę tego z bronią chociaż stąd zrzucić. Tamten został, ale to już... No. Okej. Okay. Może się uda i bez tego? Chociaż nie sądzę. No. Nie mogę trafić. To jest niżej, czy tamto jest niżej? No wiedziałam. Boż. To jest takie pokopane. Nie dość, że trudna sekwencja do wchodzenia, to jeszcze na czas i jeszcze w dodatku Krugersek. Po prostu... świetnie. Wszystko, czego nie lubię. Naraz. Znaczy nie, no sekwencje... że tak powiem, spinaczkowe są super, tylko... bez połączenia czasowego i Krugersek. Zręcznościowe elementy są spoko, tylko... Wow. Tylko no, czas. Czas nas goni. Musimy się niestety chociaż pozbyć tych z bronią, bo to jest problem, że będzie ciężko. Dobra, tego mamy z głowy. No, spadać! Kurde! Nie wiem, co się dzieje. Dobra. Spierdzielać. Dobra. Teraz to cholerstwo. Dobra. Czy to stoi w miejscu, jak ja na tym stoję? Aha. Okej. Okay. Przynajmniej się tak udało. Wow. No dobra, to muszę poczekać, aż to się... Wyższy, no come on, szybciej, 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 czas mnie goni. Nie, wiedziałam, że spierdziela. Wiedziałam. Nawet nie wiem, czy się da tam wskoczyć w ten sposób. Nie musisz zawsze stawać do walki, czasami lepiej uciec przed oddziałami Krugersek. No, no shit. Gro, zmuszasz mnie do walki z Krugersek, więc takie gadanie to mnie po prostu już działa mi na nerwy. Bardzo bym chciała już to mieć za sobą, bo czuję, że będzie jeszcze jedna taka sekwencja. Już byłam tak blisko.
cały odcinek na jedną sekwencję stracimy. Spierdzielaj! Wow. Dobra. Jezu. A, które to było teraz? Chyba to. Ciekło. Tylko minuta 30. Dobra. Chyba, że tam mogę wskoczyć. Chociaż tu też się dało. Jest! Dobra. Jest! 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 No! No shit! Jest masakra po prostu. No oczywiście, że jeszcze jeden. Jasne, pewnie. Czemu nie? No i chyba sekpisz, że tylko minutę mi dałaś. Znaczy dwie minuty w sensie. Jak ja będę musiała całą tą misję powtarzać, bo nie wiem, schrzaniłam pierwszą część, to chyba się złoszczę na tą grę jeszcze bardziej. Że po tych rurach szybciej wchodzę, no ale... Gdzie to jest? Gdzie to jest? Wow! No! Nie mam pytań. Nie mam pytań po prostu. Nie mam pytań. Nie. Odpowiedzi też nie. Dajcie mi wygrać. Odwróć ostatni kontrol. I co? I co teraz mam zrobić? No, please. No. Staram się! Myślisz, że to takie proste? To se sama zrób, no, mądrala. No, wiedziałam. Ja nie rozumiem, dlaczego Fate czasami idzie... Nie wiem, do przodu, mimo że nie wciskam do przodu. Wina gry. Nie moja. No nie tak miało być. O Boże. Obrażam się. Będzie foch stulecia z przytupem. Na Fate i całą tą grę. Bo tak. Bo nie dadzą mi wygrać. Kiedy ja przecież robię wszystko, żeby wygrać.
Szybko! No, nie zdążyłam. No, no. Staram się. No. Co to miało być? Dobra. Jeden. Raz. I tu. Interakcja. I oczywiście wyłączyło dźwięk. Super. Plastic, is there anything you can't do? Of course. Lots of things. And after all this, nie możesz tu sama przyjść, na przykład. Everything I do leaves a trace, and sooner or later the grid watch will catch on. Even if they are stupid. Nie, oczywiście te kryjówki. I knew it! We're trying to ambush you! Get away from their fate! Chyba śnicie, że będę teraz z wami walczyć. A, matko, to było trudne. To trzeba im przyznać, to było trudne. Jeszcze w dodatku tekstury się nie doczytują chyba dobrze. Takie mam wrażenie. Nie wiem czemu. Okej, mamy kolejny punkt ulepszeń. Co my tu możemy? Dobra, weźmy to. Będziemy teraz w tą walkę, bo coś czuję, że będzie jakiś boss na końcu, czy coś takiego, nie wiem, takie mam wrażenie. Tak, główna misja, The Shard. To już chyba więcej misji pobocznych nie będzie, nie? Dobra, ona jest u Plastic chyba, więc się tam przenieśmy. Aha, ale i tak będziemy chyba kończyć ten odcinek, bo w sumie tak pół godziny już jest, a ta misja może też potrwać. Masakra. Przepraszam was za to ciągłe powtórki, ale no... Ciężko było to zrobić ze względu na ten czas ograniczający, który mnie stresował dodatkowo. Także... Tak... No, dobra, to następnym razem zrobimy sobie tą misję The Shard. I zobaczymy, dokąd nas to doprowadzi. A na razie dziękuję wam za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach z Mirror's Edge Catalyst. Cześć!